Widzisz, jakie to łatwe? Też będziesz potrafiła, no dalej! Nie, ja mam za krótkie ręce, nie będę w stanie w ogóle zrobić żadnego stania na głowie. Znaczy na głowie tak, ale na rękach nie. No co ty, przestań, musisz spróbować, no! Przecież to jest mega łatwe, dawaj, chodź, ja ci pomogę! Aha, jasne, ty mi pomożesz, a potem wyląduję na ziemi. Poza tym, jeśli to jest takie łatwe, to będziesz miał tak stać, nawet jeśli pogiglam cię pod pachą. I co? Oła, no co ty, oszalałaś? Tak to nie! Tak, tak, oczywiście. I to jest takie super łatwe, nawet sam nie umiesz dobrze stać na rękach. No dalej, chodź, pomogę ci. Dawaj, spróbuj. Teraz nie ma znaczenia, czy masz krótkie ręce, czy nie. Ojej, Julian, co wy robicie? Czy ty możesz puścić swoją siostrę, Julian? Mamo, ja próbuję robić stan na rękach. Że mam ją puścić? No dobrze, skoro tak mówisz, no to... Ała, ała, no co ty, Julian, dlaczego mi to zrobiłeś? Ała, mój nos. Julian, no czy ty oszalałeś zupełnie? Chciałam, żebyś ją puścił, ale może nie tak gwałtownie, Julia, mogło jej się coś stać. Mamo, ale dlaczego niby teraz na mnie krzyczysz? Dlaczego jesteś na mnie zła, skoro zrobiłem dokładnie to, co chciałaś? Och, Julian. Emma, czy jest wszystko w porządku? Nic ci się nie stało, kochanie? Nic nie widzę alarmującego. Chyba wszystko okej, co? Tutaj z tej strony mam wielkiego guza chyba, au. Ojej, moja mała. Chodź, pójdziemy, przełożymy lód i wszystko wróci do normy. Ach. No i tak się kończy, jak ktoś chce robić stania na rękach i jest takim małym chnypkiem. Ach, kochanie, chodź, usiądź sobie tutaj wygodnie, a mama przyłoży lód. Siedzę, mamo, au, ale mam guza, boli mnie głowa. Rośnie mi chyba druga. No już, momencik, zaraz będzie wszystko dobrze. Troszeczkę lepiej je ma, zaraz przestanie boleć. Idę zobaczyć, co tam u Emmy, czy wszystko w porządku. Ojejku, mamo, ale to jest zimne, bluh. Hej, Emma, ale masz super czapeczkę, możesz to zawsze nosić. Co? Jaką czapeczkę? Przecież to jest lód. Trzymam to, żeby nie urósł mi guz, żeby nie urosła mi druga głowa. I to wszystko przez ciebie. Ej, no Emma, przecież wiesz, że to nie było celowe, prawda? Julian, mój drogi, musisz być troszeczkę ostrożniejszy ze swoją młodszą siostrą. Przecież naprawdę może jej się coś stać, jest malutka. No dobra, mamo, no przecież wszystko było w porządku. To wszystko dlatego, że podłoga jest taka twarda, no. A no właśnie, gdyby podłoga była miękka, to nic by mi się nie stało. Byłoby wtedy znacznie lepiej. O, to jest idealny pomysł. Podłoga, miękka. Mam świetny pomysł, Red, jak gdybyśmy mieli wielki zamek dmuchany zamiast podłogi. Dzięki, mamo, już chyba sobie wystarczająco schodziłam. Teraz to już się całe rozpuszczę, ble. Ej, Julian, poczekaj na mnie, ja też chcę wziąć w tym udział, ja też chcę zrobić ci miękką podłogę, ej! Zawsze jestem zdumiona, jak dzieciom szybko wylatuje z głowy to, że coś im się stało. Dzieciaki, bawcie się grzecznie i ostrożnie przede wszystkim, żeby nic wam się znowu nie stało. No dobra, no to zastanówmy się, co to jest, aluminium, czy jakiś metal, z czego jest ta podłoga? To chyba drewno nie jest, co? Nie mam pojęcia, ale może to jest... No nie wiem, ale ta podłoga jest zdecydowanie za twarda. Może byśmy mogli pokryć podłogę na przykład materacem? No nie wiem, materacem? Ale no przecież... A może... A nie, to bez sensu. Ale słuchaj, coś co jest takie miękkie... No ja właśnie nie wiem, ale może na przykład jakiś balon albo wata? Coś co sprawi, że nie będziemy robić sobie krzywdy. Ach, ale byłoby cudownie, gdyby nasza podłoga była jak zamek. Ten taki dmuchany zamek, co nie? Albo cały dom najlepiej, ale byłoby cudownie. Powiedz co, Emma? Tak, i każdy pokój miałby oddzielny taki zamek do skakania. Mięciutki by się chodziło po nim i skakało aż do sufitu. Ej, Emma, czy mogę zobaczyć, jak tam w twoim pokoju? Ale musisz wyczyć swoje stopy, żeby mi nic nie pobrudzić. Dobra, jasne, nie ma problemu. Już wyczyszczone, zobacz. To co, mogę poskakać? Ale masz super zamek. Możesz. Zapraszam do zamku Emmy. Wow, ale super, ale kolorowy. Każdy ma swój zamek w pokoju. No najlepszy dom na świecie. Ej, Emma, a co ty na to, żebyśmy złączyli te dwa pokoje? Żebyśmy mieli taki jeden wielki pokój złożony z dwóch zamków. Ale byłoby super, co? Tak, ale jak to zrobimy? Poczekaj, zrobię jakiś super trik. Wow, zobacz teraz i wow, ale ekstra. No i zobacz, nic sobie nie zrobiłem. Przecież to jest najlepsze baby na świecie. No, idę od razu do ciebie. Skaczę, uwaga! Ha, a wiesz, co jest najlepsze w tym wszystkim? Że spadłem dokładnie na nos i nic mi nie jest. Ha. A ja na plecy! Ja, Emma, to jest najlepszy pokój na świecie, trzeba to przyznać. Nikt nie ma lepszych pokojów dziecięcych niż my, co? No tak, ale problem jest taki, że z naszych pokojów już właściwie nic nie zostało. Całe zajmują nam te zamki. No tak, masz rację. W sumie dalej to już jest tylko pokój rodziców i on już nie jest zamkiem. Ale wiesz co, to nie jest problem. Będziemy skakać tylko u nas w pokoju, żeby nie wypaść w tamtą stronę, żeby nic nam się nigdy nie stało. Dobra, świetny pomysł. No i tak mamy wystarczająco miejsca. Chodź skakać! Emma, ja chciałam tylko sprawdzić, jak tam się miewa twój guz. Wszystko w porządku, kochanie?
Ale by było cudownie mieszkać w takim zamku dmuchanym, co jo, Julian? Wszystko byśmy robili w zamku dmuchanym, byśmy tam jedli, spali i żyli. I oczywiście byśmy skakali, zobacz jak potrafię wysoko skakać, wow! No Emma, ale najważniejsze, nikt nie miałby wstępu poza nami do naszego raju z zamków dmuchanych, co nie? Tak, tylko my we dwójkę. Ta dwójka wygląda jakby była naprawdę we swoim własnym świecie. Chyba mnie nawet nie zauważyli. No dobrze, skoro wszystko w porządku, to idę na dół. Gdybyście mnie szukali, jestem na dole. Raj zamków dmuchanych?